coś kolejnego, co wywołuje emocje. Sensei Piotr Ligowski, czwarty dan, bo tak przedstawia się karateków. Mój współkomentator opuścił stanowisko nasze komentatorskie przed chwilą i zaprezentuje w tej swojej grupie właśnie to, co najlepszego, jeśli chodzi o karate. Piotr Ligowski, mistrz Europy, Wojciech Szeligowski, Alan Orlik i Sebastian Stachoń, mistrzowie Polski poza Piotrem Szeligowskim. To jest bytomski klub karate Kyokushinkai IFK. Jeden ze współorganizatorów, oczywiście myślę o klubie, nie tylko o samym Piotrze, który jest przewodniczącym komitetu organizacyjnego tych mistrzostw. I tak właśnie pokazowa grupa demonstruje teraz to wszystko, co związane jest z walką. To, co być może dla wielu z Państwa, jak usłyszeliście, Mistrzostwa Świata Karate, Karate Kyokushinkai, było jasne i proste, że to będzie od początku do końca walka. Ale dzisiaj są to Mistrzostwa Kata. Natomiast w pokazowych, demonstracyjnych właśnie walkach oglądamy zawodników z Bytomia. W karate, w niektórych technikach walki, bo tutaj zawodnicy pokazują coś, co bardziej jest nośne, był prawdziwy nóż używany oczywiście demonstracyjnie, teraz było uderzenie w tył głowy. To już taka walka, która, jak to się mówi najprostszym językiem, może każdego z nas czekać, przepraszam za to określenie, ale to, co może spotkać człowieka na ulicy. To właśnie karate Kyokushinkai demonstruje najlepiej. Samoobrona tego naucza. Zawsze, jeśli Państwo zauważyli, każdy z zawodników, jak wychodzi i zaczyna demonstrację, czy zaczyna pokaz, czy tą walkę, to pokazuje coś, co związane jest z, nie z agresją, ale z obroną. Defensywna postawa rozpoczyna każdy początek walki, czyli pokazuje, że ja się chcę bronić. Dopiero potem, jeśli ty mnie atakujesz, ja używam tego wszystkiego, co związane jest z moją wiedzą, z umiejętnościami, jeśli chodzi właśnie o walkę. Ale demonstracja defensywy na początku to najważniejsze. Walka nie rozpoczęta ponoć według wszelkich danych jest walką wygraną, a więc najlepiej nie walczyć, ale jednocześnie pokazać, że potrafi się obronić każdy z nas. Teraz Piotr Szeligowski z Wojciechem Szeligowskim. I teraz mamy to, co mieliśmy także przy pokazie Waldemara Legienia i brązowego medalisty z Japonii Roberta Krawczyka. Myślę o judoka. Zwolnienie tempa, zademonstrowanie tego wszystkiego, co związane jest z bezpośrednim dotarciem do celu, jeśli chodzi o cios czy uderzenie. Piotr pokazał teraz wyraźnie, że cofnął się, a potem zaatakował, kontratakował przeciwnika. Speaker teraz właśnie przypomina, że Piotr Ligowski to czwarty dan, ten, który jest szefem federacji FK Karate, Han Shi, profesor Stefan Yu, uczeń Oyamy, Masatsu Oyamy, dziewiąty dan posiada. Dziesiąty dan ma tylko, miał tylko Oyama. Piotr pracował na swojego pierwszego dana 11 lat, czyli na to pierwsze wyróżnienie. Uważasz za długo, bo tak się potoczyły jego losy. To ciężka praca, bardzo ciężka praca, zdobywanie tych kolejnych stopni wtajemniczenia w karate, w judo. Większość technik, które związane są z walką, z karate, to techniki, które wydają się być bardzo proste, ale zabronione są ataki na głowę, na twarz, na szyję przy zastosowaniu pięści, otwartej ręki czy pięści. Tutaj zawodnicy prezentują właśnie to, jak się bronić, jak się zachować. Myślę, że jeśli chodzi o pokazowe kwestie, to będziemy też mieli za chwilę Tameshiwari,
czyli będzie pokazywanie łamania desek. Będziemy widzieli takie techniki, jak zaraz zobaczymy, co będą prezentowali teraz. Będzie na pewno dłoń, pięść, łokieć i stopa. Deska ma wymiary 33 cm na 24 i ma 2,5 cm grubości. Tego rodzaju deski z drewna sosnowego albo świerkowego stosuje się. No, teraz się nie udało, a teraz powtórka to właśnie była stopa nóż. Sokuto. To sokuto podobało mi się, mimo że było powtórzone. A teraz przód pięści Seiken albo dłoń nóż. No to chyba łatwo sobie wyobrazić. Teraz umawiają się, czy dwie, czy jedna. Pokazowo można oczywiście dograć pewne rzeczy, ale trzech zawodników. No więc ta stopa była niesamowita. I teraz było widać, jak bokiem dłoni, tym nożem szuka. I dużo zawodnik uśmiechnął się. Jeśli nasz program oglądają rodzice, dzieci, dziewczynek, chłopców, którzy chcieliby zaczynać właśnie karate Kyokushin, to myślę, że i Bytomski Klub Karate, i klub, o którym tutaj mówiliśmy, chociażby ten Wałbrzyski, z którego są dziewczęta, mistrzynie Polski, no nie powiem, że stoi otworem, ale na pewno może z przyjemnością przyjąć wszystkie chętne dzieci, bo jak się okazuje, lata pracy, ćwiczeń doprowadzają do takiej perfekcji. Teraz Senkei Piotr Szeligowski, prezes Bytomskiego Klubu, wiceprezes Bytomskiego Klubu. Pięść. Seiken. Nie trafił. Nie udało się. Bokiem. Dłoń. Szuto. Teraz sokuto. Dobrze. No, trochę Piotr spojrzał na swoją dłoń. Zobaczymy, jak wróci do naszego stanowiska, czy nie będzie uszkodzony. Teraz będzie już trudniejsza sprawa. Zawodnicy będą trzymali ten drąg kij. Niebezpieczne to było, ale dla widzów chyba także, ale Piotr Szeligowski wie, co robi. Podobała się ta prezentacja. Myślę, że można tak to określić. A więc okazuje się, że i oczywiście elementy, które dla widza są bardzo istotne, elementy emocjonujące, takie z wywoływaniem gdzieś tam z pokładów naszego organizmu adrenaliny, też związane są z tym wszystkim, co dotyczy karate. Ale myślę, że Państwo to znają doskonale i z prezentacji, z przekazów telewizyjnych innych, że to łamanie drewna, desek raczej nikomu nie szkodzi. To drewno zostanie gdzieś ekologicznie wykorzystane, a